Stało się. Stawianalia 2013 wystartowały. Przemyśl, Oświęcim, Rzeszów, a nawet przyjaciele z Litwy i Ukrainy. Setki ludzi, tysiące nadziei i nowych znajomości. Miliony różnic i jedna łącząca wszystkich cecha – młodość. Już dla świętego Jana Bosko sport był bardzo ważny w dziele wychowania młodzieży. Założyciel Salezjanów kładł nacisk zarówno na rozwój duchowy, jak i fizyczny. Dlatego też pierwszego dnia, jeszcze przed oficjalnym otwarciem Savionaliów, odbył się emocjonujący mecz. Rywalizacja ta przybrała wymiar międzynarodowy. Na boisku zmierzyły się drużyny kleryków z Polski i młodzieży z Ukrainy. Bo przecież prawdę mówi przysłowie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Aby tradycji stało się zadość, podczas otwarcia tegorocznych Savionaliów odbyła się prezentacja wszystkich 17 grup. Wspólne tańce, śpiewy i zabawa sprawiły, że w powietrzu unosiła się atmosfera radości i beztroski, a wszystkim uczestnikom udzielały się euforia i pozytywne emocje. My jesteśmy na Savionaliach! Pierwszym korpusie Pana, my jesteśmy na Savionaliach. W pierwszym korpusie Pana. Jezus Panem jest, Jezus Panem jest, Jezus, Jezus, Jezus Panem jest. Ale Savionalia to nie tylko zabawa. Podczas wspólnej wieczornej modlitwy młodzi zbliżyli się do naszego największego przyjaciela, Boga. Ta atmosfera skupienia, ale także i radości sprawiły, że wszyscy poczuli obecność najwyższego kochającego Ojca, przygotowującą do jak najlepszego przeżycia tego, co przyniosą kolejne dni Savionaliów.